long run just behind you. Everything has come so fast. Memories are all inside you, and you never make them. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Emi. Przed nami kolejny odcinek z serii Unboxingi. Tym razem będzie to telefon. Chyba się nigdy nie zmęczę tą folię cholerną. Wiem, że paczka musi być dobrze zapakowana, żeby się nic nie zniszczyło, ale nie lubię tego otwierać, bo nigdy nie wiem, jak się za to zabrać. Przy okazji tutaj pocięłam folię bąbelkową. Niestety tak wyszło. Ciężko jest to, czy odkleić, czy przeciąć, czy w ogóle cokolwiek. Jej, udało mi się. Ha, jestem dzielna. No, tutaj w środku mamy paczkę i jest właśnie folia bąbelkowa. Jeszcze jedno przy, nie wiem, jak to powiedzieć, sklejone taśmy, więc znowu trzeba się będzie dręczyć i jednak muszę zamordować folię bąbelkową, a to jest grzech. Bo ta folia jest za fajna, żeby ją obcinać, prawda? Trzeba z niej strzelać. No ale cóż, trudno. Staram się jakoś to delikatnie zrobić, ale nie bardzo mi idzie. Przykro mi bardzo. Telefon nazywa się Lenovo A2016. Ma jeszcze inną nazwę. No i nie jest jakimś super telefonem. Ale mimo wszystko jest trochę lepszy od tego mojego, którego miałam. Naśmieciłam. Ta folia się rozwala strasznie. No, będę potem musiała sprzątać z biurka to wszystko. No i mamy pudełeczko oryginalne. Telefon jest używany z Allegro. No ale jest w oryginalnym pudełeczku. Nigdy się do tego nie dostanę. Może tak jakoś wyciągnę to? Może nie? Może tak? Chyba nie. No i znowu trzeba folię zamordować. Jestem okropna. No już teraz już... Ne, teraz już chyba powinno się udać. Da-dam. Dalej się męczę. No ale już lepiej. Lepiej niż gorzej. Znowu naśmieciłam. Masakra. Jakoś zwykle tak nie śmieci się. Tam jest karteczka z danymi na temat telefonu. No i tutaj mamy cenę przyklejoną tak pięknie, moje nożyczki niebieskie. No i mamy telefonik. Wyciągamy. Pudełko jest oryginalne. Tutaj w środku już widać, że są też inne rzeczy dołączone. Tu jest etui, które też było jako gratis, nie wiem sama jak to powiedzieć, no w każdym razie dołączone do telefonu. To jest takie etui z klapką, ja takich nie używam. Ale miło. Tutaj pudełeczko, tutaj są informacje o tym telefonie, niektóre podane. Tutaj jakieś karteluszki. No i na tych karteluszkach tam jest podane, prawda? Jest nazwa, o właśnie, Lenovo B. To jest inna nazwa tego telefonu. Jest instrukcja, jest po polsku, chociaż też różnie bywa. Zwykle właśnie instrukcje są nie po polsku. Tutaj mamy jakieś kolejne informacje o telefoniku. Kolejne jakieś tam karteczki, dokumenty i tak dalej. Jeszcze trzecie. Jakaś tam instrukcje, różne informacje. No i kolejne rzeczy. Tutaj mamy karteluszki, tam są jakieś dane do telefonu podane. No i kolejna karteluszka. A tutaj mamy ładowarkę. Jak patrzę, to ten kabel taki krótki się wydaje. Swoją drogą, telefon jest czarny. Ładowarka jest biała. Swoją drogą chciałam biały, ale no cóż, jest jak jest. No, więc mamy ładowareczkę. Tutaj jest kabel do niej. Taki krótki naprawdę, no. Myślałam, że będzie lepiej, no ale cóż. Ostatnio coraz krótsze te kable dają, oszczędzają czy co, nie wiem.
Takie pudełeczko, takie fajne, fajnie pomyślane, że można wszystko zapakować. I to jest właśnie tui. I telefon już jest w środku. O, więc teraz jakoś to otworzyć. Mam rozkminę, jak to się otwiera. No, ale będę dzielna, prawda? O, tutaj, dobra. No, to jest takie nakładane. Nie miałam takiego etui nigdy. Ja wolę takie bez klapki, więc się nie znam. No i etui odkładamy. Jest takie fajne jakby skórki, czy coś takiego. No i telefonik czarny jest, jak widać. Ostatnio miałam dwa białe i szczerze wolałam, żeby biały był znów, no ale trudno. No i tak wygląda. Jeśli chodzi o jego dane, to tak. RAM 1 GB, 8 GB pamięci, 1 GHz procesor czterordzeniowy, aparat 5 megapikseli, telefon ma 4,5 cala i Android 6.0, czyli jest lepszy od tego mojego telefonu, który ja mam. Ale nie jest jakoś super lepszy. No ale niektóre te ma lepsze. Niektóre specyfikacje. No jak to, ja muszę go wytrzepać, bo mi to przeszkadza, no cóż. Nie mogę się powstrzymać, co ja wam na to poradzę. No i tutaj z przodu ma przyciski, trzy niefizyczne. Tutaj jest aparat. Z przodu też jest aparat. Ale już mniejszy. Znaczy ma mniej megapikseli. Tutaj mamy właśnie aparat, jak już wspomniałam. Tam jest mikrofon. Tutaj są przyciski niefizyczne, trzy. Bo mój poprzedni miał ten środkowy, fizyczny. A tu są wszystkie trzy dotykowe. Tutaj mamy przycisk włączania, dwa przyciski na głośniej, ciszej. Tutaj jest wejście na ładowarkę i na USB ładowarka i na mini jack na słuchawki. Z drugiej strony nic nie ma. Z tyłu mamy lampę błyskową i mamy aparat, już ten właściwy, napis Lenovo na tylnej klapce. Teraz tak rozkminiam, jak się go otwieram. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem. Ale spróbuję ogarnąć, będę taka dzielna. Jakoś zwykle lepiej mi to idzie. Ta klapka jest taka jakby na cały telefon, nie tak tylko z tyłu. W ogóle ciekawe, bo ile miałam poprzednich telefonów, to żaden nie miał aż tak bardzo zabudowanej tej klapki. Jeszcze przez chwilę przestraszam, że się nie da, no ale jest, mamy baterię. Tak wygląda w środku. Tu jest miejsce na karty, znaczy na kartę pamięci, na kartę SIM. No, tak się baterię wyciąga. Fajna, taka czarno-czerwona. Moje ulubione kolory. No, ma baterię. No, taką nie, jakoś taką w miarę średnią, nie? Tam 2400 czy ileś. No i zamykamy. Taki dość mały jest, nie? Jak na telefony obecnie, to nie jest duży. No i taki w miarę cienki.
No i już tutaj włączamy telefon. Sam się wygasza, no ale potem to zmienię. Tutaj trzeba podać PIN. Muszę tą kartkę wgrzebać, którą tam miałam. Nie da się cofnąć, tylko trzeba wpisać, bo tak. No dobra. Znajdę kartyluszkę i wpiszę. No dobra, już wpisałam. Teraz będę ogarniać, jak to działa. Wiem, lamię, no ale... Co ja poradzę, tak? Nie miałam wcześniej tego telefonu. Bateria ma słabą, więc trzeba będzie ładnąć. Żeby jakoś lepiej chciało to działać. Potem już będę mniej lamić. Trudno. No, ten wkurzający pin. No i to by było na tyle. Taki tam telefonik. Nie za super, nie za beznadziejny. No taki tani. Jeśli Wam się podobało, to poproszę o komentarze, subskrypcje oraz łapki w górę. Napiszcie, czy macie ten telefon, czy może mieliście, albo w ogóle, czy polecacie firmę Lenovo i co o niej sądzicie. My niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Pa!